przeżył dwie wojny, przemiany ustrojowe w Polsce i wciąż cieszy się życiem. Michał Kiersnowski w ubiegłym tygodniu obchodził setną rocznicę urodzin. Jak się okazało, mimo sędziwego wieku, pamięć mieszkańca Ostródy jest wciąż niezawodna. Jak rom lecą, jak rom walą, dziw, że świata nie owalą, dziw, że się utrzymać mogą, koń kopytem, mąż ostrogo, naprzód wieli obóz wroga, on miecz puścił, bije swoga, a po świecie okrzyk leci, niech nam żyje król Jan III Sobieski. Takich wierszy z pamięci stulatek przed naszą kamerą opowiedział jeszcze kilka. W dniu urodzin z rąk tymczasowego burmistrza miasta otrzymał listy gratulacyjne i prezenty. Michał Kiersnowski jest ojcem 5 synów i jednej córki. Doczekał się już oczywiście wnuków. Jak wyznała jego młodsza o 11 lat żona, w ich wspólnym życiu bywały lepsze i gorsze momenty. Jak się żyło, to się żyło, ale jednym słowem, raz lepiej, raz gorzej, ale dzieciż mi wychowali. Skończ te swoje. No, muszę powiedzieć, ja nie umiem powiedzieć w jednym słowie. Receptą na długie życie stulatka są spacery, bo mimo sędziwego wieku i kłopotów zdrowotnych, codziennie stara się spacerować na świeżym powietrzu w pobliżu jeziora Trwęckiego. Żebym ja widział, to byśmy jeszcze pospacerowali, bo i dzisiaj już byłem tam koło państwa Zaleskich, ale najgorsze, że jestem niewidomy. Zacnemu jubilatowi życzymy dalszych lat w zdrowiu i w tak dobrym humorze przez następne lata. W 2005 roku zapadły pierwsze decyzje o modernizacji linii kolejowej E65 biegnącej z Warszawy do Gdyni. Po konsultacjach społecznych mieszkańcy Działdowa dowiedzieli się, że w ich mieście na ulicy Lizbarskiej zostanie wybudowany wiadukt oraz powstaną na trasie linii kolejowej dwa przejścia podziemne dla pieszych. W związku z pracami, jakie odbywają się w obrębie torów kolejowych na ulicy przecinającej torowisko bądź w ich obrębie, pojawią się lub pojawiły się już pierwsze utrudnienia. Zmieniona ma zostać również organizacja ruchu. Gdy jedni się cieszą z prac, mieszkańcy ulicy Kochanowskiego mają mieszane uczucia. W tej chwili to mamy, co mamy. No. Jest ulica i nowa ulica i cieszymy się, że jest, tylko nas niepokoi ten ruch, który zostanie wprowadzony po uruchomieniu tej ulicy, dlatego że w przyszłości będzie zamknięta ulica Księżodworska i ruch przeniesie się na ulicę Kochanowskiego, a wiadomo, jaki to będzie ruch. No i tutaj nam po prostu zakłóci spokój. Jednak hałas, jaki mogą wywoływać przejeżdżające pojazdy, może okazać się mniejszym problemem, kiedy zobaczymy, co tak naprawdę kryje się pod chodnikiem ulicy Kochanowskiego, a dokładnie kilka centymetrów pod nim. Walczymy o tą sieć gazową, co jest widoczne na samej powierzchni. Nitka idzie w asfalcie, w tym położonym nowo dywaniku. 12 centymetrów tylko tego. I boimy się o własne bezpieczeństwo z tego względu, że jakieś pęknięcie, a to jest ciśnienie duże, to jest gaz i teraz mamy okna pootwierane w nocy, czy tego wieje wiatru i pośniemy. Pośniemy tu na tej ulicy, pośniemy. Co jeszcze gorsze mogłoby być nastąpić? Jakaś eksplozja. Poprosiliśmy więc Mazowiecką Spółkę Gazową o skomentowanie sprawy. Według nich gazociąg w momencie jego układania został zakopany na prawidłowej głębokości. Ten gazociąg z powodu prowadzonych różnych prac został wypłycony na tą głębokość. I to nie wynika z działania naszego oddziału, bo ten gazociąg został ułożony na właściwej głębokości i cały czas na właściwej głębokości był. Tam były prowadzone pewne prace związane prawdopodobnie z tym nowym przejściem przez pod torami i firma, która realizowała to zadanie, zrealizowała swoje zadanie w ten sposób, że wypłyciła ten gazociąg do takiej głębokości. Tak czy inaczej, my w tej sprawie piszemy pismo wyjaśniające, bo państwo, którzy tam z tego terenu pisali do PGNiG w tej sprawie informacje, zostaną za moment, znaczy w ciągu tam powiedzmy 2-3 dni dostaną odpowiedź w tej sprawie, a poza tym ta sprawa jest już jakby i tak regulowana, mimo że tam my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co się wydarzyło, to i tak dbając o jakby bezpieczeństwo i tak dalej, ten gazociąg na tym odcinku zostanie na nowo ułożony na właściwej głębokości.
Sprawa rurociągu jest obecnie wyjaśniana, ponieważ firma realizująca remont na ulicy Kochanowskiego prowadziła go według planu, który teraz trzeba sprawdzić, czy prawidłowo uwzględniał położenie rurociągu lub czy wykonawca przeprowadził pracę zgodnie z planem. Niezależnie od biegu sprawy mieszkańcy będą mogli spać spokojnie, ponieważ pechowy rurociąg wróci na swoją przepisową głębokość, a według zapewnień gazowni nie powinni ponieść żadnych kosztów. Początek wakacji w Ostródzie nie należał z pewnością do nudnych. Od 2 lipca trwały letnie zajęcia twórcze, teatralne i plastyczne. Agencja Upowszechniania Kultury swoją ofertę skierowała do dzieci od 10 do 13 lat. Przez kilka dni młodzi ostrudianie uczyli się warsztatu teatralnego pod okiem Moniki Kazimierczyk. W kilkuosobowej grupie pojawiły się też prawdziwe talenty. Są tak zwane perełki, diamenciki do oszlifowania. Dla mnie wyznacznikiem jest już to, że ta osoba dana chce, tak? Że ona ciągnie ją w kierunku teatru, czyli już coś w niej jest. Teraz pytanie, czy będzie krytykiem teatralnym, aktorką, czy może wykładowcą z dziedziny historii teatru, nie wiem, ale jest ten bakcyl, tak? Jest coś już w niej, czym warto się zainteresować. Grupa zarówno plastyczna, jak i teatralna pracowała nad scenariuszem bajki Fala i Kamień, napisanej przez ostrudziankę Alicję Pisarską. 5-dniowa praca nad wspólnym projektem zakończyła się 6 lipca pokazem mini sztuki teatralnej na dziedzińcu Ostrudzkiego Zamku. Jeśli nastawiamy się na efekt, to musimy troszeczkę dłużej popracować niż 5 dni. Aczkolwiek była grupa tak zorganizowana i tak zaangażowana, że uważam, że dzisiejszy pokaz był całkiem niezły. Występ na dziedzińcu Ostrudzkiego Zamku był prawdziwym wyzwaniem dla uczestników letnich zajęć twórczych. Na szczęście ze stresem poradzili sobie doskonale. Było bardzo fajnie. Robiliśmy różne ćwiczenia, żeby się rozluźnić i lepiej poznać. Pani nam pokazywała techniki, jak się nie denerwować i mówiła nam różne słowa, których nie znaliśmy, związane z występem. Oprócz zajęć teatralnych przez 5 dni trwały zajęcia plastyczne, które prowadziła Renata Ferenc-Paszkiewicz. Zdolna grupa młodzieży przez kilka dni przygotowywała dekoracje do przedstawienia. Ja chodziłam na warsztaty plastyczne, no i robiliśmy tam scenografię jakby do tych warsztatów teatralnych. No i mi się bardzo podobało, na pewno nie było nudno, no i ogólnie fajnie było. Letnie zajęcia twórcze, teatralne i plastyczne były bezpłatne i cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród dzieci. Dlatego też organizatorzy postanowili, że jeszcze w te wakacje odbędzie się ich kolejna edycja. Prawdopodobnie odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia. Szczegółowe informacje będą dostępne na plakatach. Fundacja Nida stworzyła w Kamionce miejsce, które promuje historię i kulturę regionalną. To tutaj od kilku lat działa Garncarska Wioska, która jest doskonałym przykładem, jak powinna funkcjonować ekonomia społeczna. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia nie spoczywają jednak na laurach i starają się, aby to miejsce stało się jeszcze bardziej magiczne. Na terenie 5 hektarów powstaje rajski ogród oraz park dydaktyczny. To będzie rajski ogród, który będzie miał taką funkcję, raz będzie to produkt turystyczny, a więc miejsce jako atrakcja turystyczna. Drugą funkcją będzie miejsce edukacji, a więc edukacji ekologicznej, poznawanie różnego rodzaju gatunków roślin, drzew, bylin, krzewów, ale także zwierząt wodnych. Nowa inwestycja ma stać się doskonałym miejscem do kształtowania świadomości zarówno młodego, jak i starszego pokolenia, tak aby każdy z nas zobaczył i docenił świat, w którym żyje. Z myślą o nowym sposobie nauki ekologii w Garncarskiej Wiosce będą to ułatwiać specjalne zakątki. Różnego rodzaju zakątki tematyczne, które są zaplanowane na kształcie drzewa, więc konary drzew to są alejki, którymi chodzimy, a na końcu każdej alejki jest zakątek. Zakątek miłości, motylkowy, malinowy chruśniak, bajkowy, benedyktyński, muzyczny, skalny, tajemnic, wonny, mazurski,
warzywny i wiatru Rajska Górka i Kwietna Łąka. Więc to są, prawda, te zakątki, które tu będą, z charakterystycznymi nasadzeniami, roślinami. Wszystko jako miejsce wypoczynku, miejsce poznawania roślin i miejsce edukacji. Garncarska wioska w Kamionce to przykład, jak od zera można stworzyć atrakcję turystyczną oraz zarazić mieszkańców działalnością pozarolniczą. Jak zorganizujemy zebranie, uważam, że chętnie się tak przyczyniają i w ogóle biorą udział w tym i w czynie społecznym, i w spotkaniach, i się cieszą, zadowoleni są w naszej wiosce, że takie coś powstało. Po ukończeniu inwestycji Rajski Ogród wraz z Parkiem Dydaktycznym w Garncarskiej Wiosce mają stać się namiastką biblijnego Ogrodu Eden. Już dziś każdy może przyjechać i zobaczyć, czy miejsce to zbliża się do mitycznego ideału. Odwiedzenie Kamionki w okresie wakacji może być jednym ze sposobów na ciekawie spędzony czas. Książek i albumów o Ostródzie powstało już wiele. Jedne poruszały historię miasta, inne ukazywały przemiany, jakie zaszły w dawnej Perle Mazur na przestrzeni ostatnich lat. Ostróda Inne Oblicze to kolejny na rynku album mówiący i pokazujący, jak mówią autorzy, zielono-błękitną naturę Ostródy. Autorami książki są Ryszard Bogucki, Wojciech Kojko-Skozicz i Wiesław Skrobot. W 2009 roku napisałem dwa teksty. Ostróda Cztery Pory Miasta i Ostróda Miasto Zielono-Błękitnych Przestrzeni. I brakowało do tego ilustracji. Przez długi czas z Wojtkiem Koziczem próbowaliśmy to ubrać w jakąś taką właśnie ilustracyjną formułę. Jednakowoż nie za bardzo nam to się udawało i kiedy w końcu zebraliśmy się w trójkę razem z Ryszkiem Boguckim, doszliśmy do wniosku, że trzeba to zrobić tak, aby każdy miał tę swobodę wypowiedzi. Jest to publikacja, powiedzmy, że reklamowa, promocyjna, aczkolwiek będzie ją również można kupić. Chodziło oczywiście o to, żeby zachęcić ludzi również z zewnątrz do zapoznania się z tym miastem, do przyjechania tutaj, a jeżeli chodzi o Ostrudzian, żeby pokazać im miejsca, których być może nie znają, żeby zwrócić uwagę na trochę inny charakter niż ten, z jakim spotykają się na co dzień. 6 lipca w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się promocja publikacji. Przybyli Ostrudzianie byli zaskoczeni rozmiarem albumu i jego niecodzienną formą. Ja uczestniczyłem na co dzień w tym, także dla mnie to nie było nic, co mogło mnie zaskoczyć. Ja mogłem tylko akceptować, ewentualnie cieszyć się, martwić. Natomiast no, uważam, że taka forma jest jak najbardziej. Przy tym, w tym okresie, kiedy większość materiałów informacyjnych, takich promocyjnych jest rozkrzyczanych, bardzo barwnych, coś, co jest bardziej stanowane, wydaje mi się, że bardziej zwróci uwagę i naszych mieszkańców, i gości odwiedzających Ostródę. Większość zdjęć, które znajdują się w albumie Ostróda Inne Oblicze, jest autorstwa Wojciecha Kozicza. Odkąd fotografuję przez kilkanaście lat, no jakoś się nie znudziłem. Jest pięknym miastem, ma piękne zakątki i oczywiście jest kilka takich pocztówkowych wręcz widoków, jak te dwa nasze kościoły. No, jest co fotografować. Trzeci z autorów, Ryszard Bogucki, zajmował się w większej mierze wydaniem publikacji, która ma zachęcić nie tylko turystów do poznawania ciekawych zakątków Ostródy i jej historii, ale także jej mieszkańców. Rok temu lokalni artyści nie tylko na zaproszenie władz powiatu ostrudzkiego swoje obrazy malowali i prezentowali w Kaczorach. Tym razem przebywali na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostródzie, gdzie mogli malować piękno mazurskiej przyrody. Mazury w każdej porze roku są pięknie wyglądają i tutaj nie przeszkadza nam żadna pora, nawet planujemy z panem starostą zimowy plener. Natomiast o atmosferze to nawet nie ma o czym mówić, ponieważ to jest grupa tych 10-12, które jeździ i realizuje różne projekty. My jesteśmy przyjaciółmi po prostu. Wzajemnie sobie pomagamy i atmosfera zawsze jest świetna. Mamy swoje śpiewniki, wieczorami spędzamy przy śpiewie. Także to jest coś, z czego nam inne grupy zazdroszczą. Co roku organizatorzy pleneru starają się wybrać inny zakątek powiatu ostrudzkiego, tak aby artyści biorący udział w plenerze mogli stać się doskonałym narzędziem promującym malownicze tereny Warmii i Mazur.
Wspólne malowanie to jest cudowna sprawa, zwłaszcza tutaj, gdzie są przepiękne tematy malarskie, prawda, jeziora, piękna architektura, jeżeli chodzi o Strudę. W plenerze udział wzięło 12 malarzy, którzy na swoich pracach przedstawili emocje i przeżycia, jakie doświadczyli podczas kontaktu z przyrodą Warmii i Mazur. Wśród artystów nie zabrakło malarzy z bogatym doświadczeniem. Mnie się wydaje, że no chyba ponad 200, więcej mowy, to tak strzelam. Natomiast moją ulubioną tematyką jest pejzaż, martwa natura, jakaś abstrakcja i uwielbiam malować nokturny, czyli oddaję powiedzmy tą noc w taki no, specyficzny sposób. W trakcie trwania pleneru malarze stworzyli 29 prac, które stały się własnością powiatu ostrudzkiego. Część z nich wkrótce będzie dostępna dla szerszej publiczności, ponieważ zawisną na ścianach nowej siedziby starostwa powiatowego w Ostródzie. Raz do roku miasto Nidzica przez dwa dni obchodzi swoje święto, podczas którego na jej mieszkańców oraz gości czeka moc atrakcji. Na te dni szczególnie czekają miłośnicy średniowiecza, którzy mogą dowoli podpatrywać rycerskie życie. W przeciwieństwie do największej inscenizacji średniowiecznej bitwy, jaką jest Grunwald, tutaj można podziwiać prawdziwe rycerskie starcia, podczas których nikt się nie oszczędza. Dlatego podczas 13. turnieju rycerskiego Obuzdygan Wielkiego Mistrza o kontuzję jest łatwo, jednak dla zbrojnych ważniejsze jest zwycięstwo. W tym roku mamy troszeczkę ograniczoną ilość uczestników, jest około 120 uczestników z około 16 bractw. Spowodowana jest mniejsza ilość osób tym, że jest remont zamku, także mają pewne ograniczenia, dlatego 16 bractw, 120 osób. Pomimo mniejszej liczby uczestników nikt nie mógł narzekać na nudę, ponieważ członkowie bractw rycerskich sprawdzali swoje umiejętności nie tylko na miecze. Turniej łuczniczy od wielu lat sprawdza siłę i precyzję najlepszych strzelców. Każdy z nich mógł się wykazać celnym okiem, jednak ich wzrok nie może się równać z tym, jakie posiadają ptaki drapieżne, a te każdy mógł podziwiać obok nidzickiej warowni. To tutaj można było zobaczyć sokoła wędrownego, orła czy drapieżne sowy. W ramach Dni Nidzicy na rynku miasta odbyły się targi rzemiosła, gdzie każdy mógł obejrzeć i nabyć rękodzieło wykonane z przeróżnych materiałów. My tutaj zajmujemy się wikliniarstwem, a oprócz tego szyjemy takie właśnie czapki zimowe. Dni Nidzicy to nie tylko rycerskie turnieje i rzemieślnicze arcydzieła. To także inne atrakcje, których nie będziemy zdradzać, bo kto nie był, ten niech żałuje i rezerwuje sobie już czas na obchody święta tego miasta za rok. Osiemdziesięciu uczestników w tym roku wzięło udział w 12 otwartych mistrzostwach ziemi ostrudzkiej Blanki w Szranki. W turnieju udział wzięła czołówka polskich skrablistów. Nie bez powodu od kilku lat mówi się, że jest to jedna z najlepszych imprez skrablowych organizowanych w naszym kraju. Jest czołówka polskich skrablistów, jest zwycięzca sprzed roku Michał Labrudziński, jest wielokrotny mistrz Polski Tomasz Woliński, jest Mariusz Skrobasz, to są zawodnicy z najwyższej półki. My, Ostrudzianie, też będziemy starać się zdobywać wysokie pozycje w tym turnieju. Skrable z pewnością nie należą do łatwych gier, ale są najpopularniejszą zabawą słowną na całym świecie. Rozgrywane są nawet Mistrzostwa Globu. Gra ma jasne zasady. Dopuszczalne jest układanie wszystkich słów nie będących nazwami własnymi z uwzględnieniem wszelkich form gramatycznych. W Ostródzie miłośnicy zabawy słownej zrzeszeni są w klubie Anagram. Od kilku miesięcy prowadzą zajęcia w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kto przyjdzie na skrable i zabawi się tym językiem, zabawi się przekładaniem tych literek i załapie ten bakcyl, to już go nie trzeba zachęcać. To jest po prostu fajna zabawa, rozwijająca język polski, rozwijająca matematykę, rozwijająca przestrzenne myślenie, a oprócz tego fajną rywalizację jeden na jeden w duchu fair play. W 12 Mistrzostwach Ziemi Ostrudzkiej, które odbyły się 7 i 8 lipca na Ostrudzkim Zamku, udział brały zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Pasjonaci gry w skrable byli w różnym wieku. Danuta Langiewicz w turnieju reprezentowała Ostrudę. Jak wyznała, już od 10 lat bierze udział w różnego rodzaju zawodach. Kiedyś grała tylko w domu. Wcześniej zaczynałam w domu, kiedy dzieci moje dostały od dziadków taką właśnie grę i że dzieci nie miały jakoś chęci, więc my jako dorośli zaczęliśmy się w to bawić. To nas bardzo, bardzo wciągnęło. Właściwie to dzięki panu Grzegorzowi Koczkodonowi to w zasadzie bardziej się wciągnęliśmy w to, bo się okazuje, że nie musimy grać tylko w domu, ale możemy właśnie grać też na szerszej, że tak powiem, planszy.
tej grze liczy się znajomość i bogactwo języka. W ostruckich mistrzostwach pojedynki słowne były niezwykle zacięte. Wysoko notowani gracze przegrywali ze słabszymi przeciwnikami. Po dwudniowych zmaganiach zwycięzcą mistrzostw został Dominik Urbacki. Region Warmii i Mazur słynie z siatkówki plażowej. To sport, który uprawia coraz więcej młodych ludzi. Jedni robią to zawodowo, a inni amatorsko. I właśnie takie pary brały udział w 8. nocnym turnieju siatkówki plażowej Ostruda 2012. Miłośnikom plażówki niestraszna była nawet burza, która przeszła przez Ostrudę 6 lipca. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, gdyż jest to tradycją, że podczas turniejów nocnych, tym razem podczas 8. turnieju siatkówki plażowej, znowu padało, więc tradycji stało się zadość i myślę, że to jest na szczęście, bo zawsze wszystko przechodzi jak najbardziej w porządku. Organizatorem nocnych rozgrywek na plaży jeziora Sajmino jest Gazeta Ostrucka i Ostruckie Centrum Sportu i Rekreacji. Przez tyle lat prowadzenia tej imprezy organizatorzy nie popełniają błędów z ubiegłych edycji. Myśmy się z każdego turnieju uczyli też na swoich błędach, ponieważ w pewnym momencie przychodziło nam 50 par na jeden turniej. Myśmy nie wiedzieli, jak to rozpisać. Turniej trwał do 8 rano, nikogo na plaży nie było i to było złe, prawda? Natomiast na obecną chwilę przyjmujemy wcześniej zgłoszenia, staramy się rozgrywać eliminacje, staramy się, żeby turniej rozgrywany był na 16 lub 24 pary, tak jak jest dzisiaj, co powoduje, że nie ma przystojów, wszyscy są zadowoleni, no tylko trochę pogoda odstrasza kibiców. W tegorocznych nocnych zmaganiach na piasku udział wzięły 22 pary. Drabinka turniejowa przygotowana była na 24 teamy. W Ostrudzie o nagrody walczyli siatkarze z całego województwa. Fajny pomysł, można się spotkać, porozmawiać, pograć trochę, potem się pobawić. I ogólnie fajna inicjatywa. Tak nie ma nigdzie indziej chyba takich turniejów. Ostatni punkt siatkarze zdobyli o 2 w nocy, a nagrodę główną 800 zł wywalczyła olsztyńska para Mateusz Chyl i Rafał Borkowski, którzy w finale pokonali Kamila Kołodziejczyka i Kamila Radzikowskiego.